Staropolskim obyczajem w niedzielę we Wilczynie odbyły się gminno-parafialne dożynki, które, jak każe tradycja, zainaugurowała dziękczynna msza święta w kościele parafialnym w intencji rolników i w podziękowaniu za tegoroczne plony. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Po mszy świętej dożynkowy korowód przeszedł ulicami Wilczyna na rynek, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Jedną z najważniejszych tradycji dożynkowych jest przekazanie na ręce włodarza gminy chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Przyjmij, gospodarzu, chleb, bochen chleba upieczony z bóz naszych pór. Uszanuj go i gospodaruj nim tak, by nikomu go nigdy nie zabrakło. Nie wyobrażam sobie, żeby nie robić święta plonów, bo my jesteśmy jednak miejscowością rolniczo-turystyczną. I jeśli chodzi o turystykę, no to był piknik wilczyński, czyli mogliśmy pobawić się nad naszym jeziorem. Natomiast teraz coś dla rolników, czyli i jak z tego co widać, mimo że jest czas trudny, pogoda średnia, to jednak mimo wszystko ludzie dopisali i widać się cieszą, widać uśmiech na twarzy i mnie to osobiście bardzo cieszy i sądzę te osoby, które brały w przygotowaniach, czyli tutaj GOK, czy ZGK, czy wszyscy osoby zaangażowane, czy tutaj panie z animacji, które robiły dla dzieci. Uważam, że tak powinno być i takich uroczystości powinno być jak najwięcej. Wiadomo, święto plonów jest raz w roku, ale innych tego typu nie zabraniajmy, niech korzystają. Co roku podczas uroczystości święta plonów powoływana jest para rolników pełniących funkcję dożynkowych starostów. Jest to ogromne wyróżnienie oczywiście i docenienie pracy rolnika. Praca rolnika i zebrane plony w znacznej mierze uzależnione są od warunków pogodowych. Żniwa były ciężkie, dość długo trwały w tym roku. Wszystko się przeciągało ze względu na to, że przepadywało dość dużo. Jednak na szczęście powoli, sukcesywnie udało się zebrać wszystko po kolei. No i naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bo plony były bardzo satysfakcjonujące. Do tego doszło jeszcze to, że ceny są dość przyzwoite na płody w tym roku, więc tylko się cieszyć z tego, że udało się tak, się udało i mamy dożynki. Wspólnie z mieszkańcami gminy Wilczyn w rolniczym święcie uczestniczyli także licznie przybyli goście. Żyjemy, można powiedzieć, z rolnika. Oni dają nam chleb i czy to się komuś podoba, mniej czy bardziej, nieważne, to jest prawda. Tak w życiu jest. Najważniejsze jest jedzenie, bo żeby żyć, trzeba jeść. Żeby nawet oddychać, trzeba jeść, bo potrzebna jest energia. Także ci rolnicy naprawdę dają nam największy skarb, chleb. Symbolem rozpoczęcia wspólnej zabawy stał się poczęstunek dożynkowym chlebem. Na ten moment, po izolacji związanej z pandemią, czekali wszyscy. To jest wyjątkowe święto, na które wszyscy czekają, wszyscy rolnicy, aczkolwiek my też z wielkim utęsknieniem cieszymy się, że możemy się spotkać, że możemy podziękować Panu Bogu właśnie za to, co mamy, za ten chleb, który jest dla nas bardzo cennym darem, generalnie za wszystko. Jest to takie wyjątkowe też dla nas święto tegoroczne, że tak powiem, bo jest to czas pandemii, aczkolwiek wierzymy, że może zażegnamy i wrócimy do takiej zupełnej normalności. Organizatorzy dożynek zadbali, by uroczystość nie tylko tematyką, ale i oprawą muzyczną nawiązywała do staropolskiej tradycji silnie związanej z kulturą ludową. Ja wywodzę się i tutaj z Wilczyna, i z takiej małej wioski. Tam zawsze kultywowało się tradycje. Pamiętam moich rodziców jeszcze, jak z uszanowaniem ostatnią garstkę zboża się ręcznie, to znaczy sierpem, docinało. I to było. I ja po prostu to zapamiętałam z dzieciństwa, z mojej młodości. I uważam, że przekazać następnym pokoleniom to też jest ważne. Podczas tegorocznych dożynek nie sposób było nie zauważyć przepięknego wieńca dożynkowego, który przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich i grupy seniorów. Wszystkie składniki użyte przy wyplataniu wieńca znalazły się tam nieprzypadkowo. 4 zboża, owoce, kwiaty, wszystkie świeże, nie mogą być sztuczne. I no,
przede wszystkim cztery zboża, najważniejsze są, tak? Orzechy laskowe, włoskie, no i warzywa i owoce. Dożynki w Wilczynie uświetniły występy artystyczne. Mieszkańcy bawili się przy znanych polskich przebojach w wykonaniu zdolnej młodzieży z gminy Wilczyn i zaproszonych artystów. Podczas dożynek mieszkańcy gminy mogli zaszczepić się i spisać w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. To bardzo dobry przykład, jak łączyć przyjemne z pożytecznym. Uważamy, że jednak, bynajmniej ja uważam, że szczepienie, można mieć różne zdanie, ale uważam, że jeżeli coś jest, takie szczepienie, to powinno to się odbyć. Ja sam jestem zaszczepiony już i czuję się przynajmniej taką osobą bezpieczną w stosunku dla innych osób, bo to nie myślmy tylko w perspektywie o sobie, ale myślmy o tych osobach, które nas otaczają i dlatego ja się czuję bardziej bezpieczny, że nikogo nie zarażam i chciałbym, żeby nasza gmina jednak była w czołówce. Jesteśmy w środku, ale mam nadzieję, że poprzez to szczepienie i może nie ostatnie, może jeszcze inne, chociaż najchętniej bym chciał, żeby to się zakończyło, nie było pandemii, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, nie być gdzieś tam z tyłu głowy straszeni, że przyjdzie czwarta fala, ewentualnie kolejne szczepienia, bo to jest trudne dla nas wszystkich tutaj, nie tylko u nas w Wilczynie, ale w całej Polsce.